Dzień dobry, 8 rano, słuchajcie, jeszcze nie uczesałem się, a już instalują się wiedźminy, dokładnie tak. Pies jeszcze nawet jedzenia nie dostał, miał czy mi tutaj, ale proszę bardzo, masz aktualizację. Aktualnienie zapewnia najlepszą wersję aplikacji Wiedźmin 3 Dziki Gon, edycji gry roku dla konsoli. Podczas instalowania aktualizacji mogą być naliczone opłaty Trele Morele, ciotka Zielińska, 53,7 GB, słuchajcie. To może chwilę potrwać, no ale dobra, jak najbardziej naciskamy sobie X i instalujemy. A jak to się ma, słuchajcie, w przypadku PlayStation 5? No to zaraz, a chyba tutaj też zaraz będzie instalacja. Dobra, trzeba zwolnić miejsce. Ale możemy sobie zmienić miejsce instalacji ze względu na to, ale dobrze, pamięć masowa SSD, dobra, tutaj niech się nam instaluje. Ze względu na to, że to jest gra już dedykowana pod PlayStation 5, tak więc niech się instaluje na dysku SSD, nie na HDD. Tak więc trzeba mieć to na uwadze, bo może nawet taka aktualizacja nam nie pójść. Dobra, no tak więc ja się ogarnę, dam psu jedzenie, to się instaluje w tle. No i co? Pół dnia mam, słuchajcie, na zabawę przy Wiedźminie. Tak więc czekaliśmy na to. Yo! Odpalamy, słuchajcie, no gra troszkę już swoje lata ma, bo pierwotnie zadebiutowała 15 maja 2015 roku, a upgrade graficzny doczekaliśmy się 14 grudnia 2022 roku. No jest przestrzał. Mam nadzieję, że nadal będzie robiło wrażenie, więc jedziemy. Wiedźmin Dziki Gon, słuchajcie, Dziki Zgon, jak to się śmiesznie nazywało. Potrzebujesz kontrolera do tej gry. No dobra, super. Naciśnij A, aby potwierdzić, jakiego kontrolera chcesz użyć. Ok, potwierdzam. O, i proszę bardzo, jest biało na czarnym, jakby to powiedzieć. Aktualizacja 4.0, sama śmietanka. I co my tutaj mamy? Tryby graficzne. Eksploruj kontynent używając dwóch opcji renderowania grafiki. Wybieraj pomiędzy ślicznym jak poranek trybem jakości i gładziutkim jak świeże ubite masełko trybem 60 fps. Bardzo fajnie opisane. Tak więc mamy dwa tryby. Jeden to jest RT i tutaj mamy... Słuchajcie, mam ściągawkę, rozdzielczość teoretycznie 4K, dynamiczne 4K przy 30 fpsach, z ray tracingiem w słońcu, w ogniu, na księżycu, no takie właśnie bajery. I co? No i lepsze w ogóle odbicia wody będą się nam prezentowały, ale tryb 60 fpsów, no tutaj płynność robi swoje, a jak tutaj wypada pod względem rozdzielczości, to już Wam mówię. W przypadku Xbox Series X w trybie Ray Tracingu mamy dynamiczne 2560x1440p, więc to nie jest nawet dynamiczne 4K, a zwykle śmiga to w rozdzielczości 1188p. Przy performance mode, czyli mamy 60 fpsów, to tutaj już mamy 3840x2160p, więc już mamy tutaj te dynamiczne 4K, nadal jest to dynamiczne 4K, ale wyższa rozdzielczość i mamy, i zwykle śmiga nam to 1548p. Tak więc no, wyższa jest rozdzielczość, większa jeszcze jest płynność, ale na PlayStation 5 działa tak samo, więc nie będę musiał się powtarzać, więc tak wyglądają tryby graficzne. Nowa zawartość. Kolejny punkt. Odkryj nowe zadania, zbroje i broń oraz alternatywne stroje zainspirowane przez serial Netflixa The Witcher, jak również inne fanty umieszczone w moje nagrody. Dziękujemy za wspieranie naszej pracy. Chociażby no, wszystkie jakieś gadżety w ekwipunku możemy mieć z serialowego Netflixa. Jaskier chyba nawet nowy wygląd dostał, ale wygląda jak jakiś
przechodzeń obok, tak więc zero rewelacji pod tym względem. Tryb fotograficzny, czyli tryb foto. Wchodzimy sobie w menu, możemy sobie ustawić kamerkę, ustawić słoneczko i bajery, rowery, więc dla niektórych fajnie, mogą się pobawić. Cross progressing, czyli zacznij swoją podróż w jednym miejscu, potem przenieś się do innego, nie potrzebujesz portalu, załaduj zapisany stan gry do chmury, używając konta go.com. W przypadku PlayStation, no to możemy sobie przerzucić save z PlayStation 4 na PlayStation 5. Ja na Xboxie Wiedźmina nie przechodziłem, chociaż wyglądał najładniej na 8 generacji, no bo odpalaliśmy go wtedy na Xbox One X, który był potworem, no przy PlayStation 4 Pro. Wiadomo, ta rozdzielczość była i w ogóle no, słabsza była pod względem parametrów Pro. Teraz mocno tutaj jest to zbalansowane, ale nie o tym teraz mowa. Tak więc save'y możemy sobie przerzucać, co też jest fajne. Jak to się robi na PlayStation 4 i PlayStation 5, to zrobimy w oddzielnym materiale. Tak więc cross progressing, dobra, zintegrowane mody, no i niektóre spośród fantastycznych modów społeczności zostały zintegrowane, tak więc fajnie, że CD Projekt Red wspiera moderów, no i na przykład nowe tekstury na przeciwnikach, na potworach. Będziemy mogli ujrzeć jakieś bardziej szczegółowe, czarownica i tak dalej. Więc super. Sterowanie, ulepszenie ustawienia życia, to też jest fajne, bo jak rzucamy na przykład, no to możemy to już bezpośrednio rzucić. Zobaczymy, jak to się sprawdza. I też jest nowy tryb kamery, bardziej taka filmowa, bardziej z tyłu narzucona, więc zobaczymy bardziej z bliżej po prostu naszej postaci, troszkę jak w Calypso, jak w The Last of Us, więc zobaczymy. No może to jest taki jeszcze możemy sobie wyłączyć dynamiczną mapę, więc te bajery co jakiś czas ta mapa się nam będzie wyświetlała i tak dalej, ale żeby była lepsza imersja z naturą, z tym wszystkim, z tą muzyką, no to możemy sobie to wyłączyć teraz bez problemu. Tak więc jedziemy, słuchajcie, jedziemy, zatwierdzamy to. Cześć, aby uczynić Wiedźmina 3 nasze przyszłe gry, tak dobra, to już było. Tutaj pod względem menu to się tutaj nic nam nie zmieniło. Jest to tej samej rozdzielczości co było. Co, muzyka zniknęła? Aha. Mogę kontynuować, ale wejdźmy w opcję. A czemu mi muzykę wywaliło w grze? Zakończymy i wejdziemy jeszcze raz. Może coś się tam przymuliło, nie? Jeszcze raz, bo telewizor jest tutaj dosyć głośno ustawiony, 56, no gdzie ludzie, matko bosko, co to się stanęło? Dźwięk powinien być, muzyka powinna być, no gdzie to jest w kolei? Aby kontynuować, dobra, jest tutaj, słychać już ognisko, a nowa misja nazywa się W cieniu wiecznego ognia. Wchodzimy w opcję ustawienia dźwięku, ustawienia rozgrywki, schemat sterowania, dobra, ustawienia sterowania, wibracje, alternatywne menu szybkiego wyboru, chyba sobie to włączymy, zobaczymy, rozgrywka, włączenie i wyłączenie samouczków, szybkie rzucenie znaków, to jest, szybkie rzucanie, dobra. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś mogę ustawić kamerę, ale to może już bezpośrednio, jak będziemy w grze. Wideo, konfiguracja interfejsu, skalowanie interfejsu, gama grafika nas interesuje. Mamy tak, tryb wyświetlania klatek, o czym wspomniałem, czyli mamy albo wydajność, czyli mamy 60 fps przy wyższej rozdzielczości, bez odcieni, bez RT, bez ray tracingu. Lub mamy 30 fpsów z ray tracingiem, pojedziemy sobie najpierw z 30 fpsami, troszkę niższa rozdzielczość, zobaczymy, jak to się będzie nam sprawowało. Dobra, zostawimy to rozmycia, blur i tak dalej, zobaczymy, najwyżej się będziemy bawić. Efekt soczewki kamery, dobra. Kontynuujemy, zobaczymy, gdzie tutaj stanąłem na sobie, tutaj sobie tak odpaliłem, żeby sobie kawałek jakoś przejść, no bo tak jak mówiłem, bardzo mi się podobała wersja na Xboxa, ale już wcześniej tą grę ukończyłem 4 razy, bo
Oczywiście raz przeszedłem ją kompletnie, o tak jakby to powiedzieć. No i co? No jakoś dupy nie urywa. Jakoś dupy nie urywa, powiem wam szczerze. Wejdziemy jeszcze raz w opcję. Wideo, konfiguracja, grafika, jeszcze raz. Włączymy ten ray tracing. No dobra. Rozdzielczość. Nie, wydaje mi się, że minimalnie podskoczyła. Widzę to po krzakach, liściach. Jeszcze raz to sprawdzimy. No, wiem, że pierwsze skrzypce tutaj akurat chcę zobaczyć grafikę. No, nie ma się co dziwić, bo odpalamy to w next genowej grafice. Powinniśmy. Ale na razie tutaj tak naprawdę szału nie ma, słuchajcie. No i mamy włącza globalne oświetlenie w technologii ray tracing i lepsze odbicia, aby zwiększyć jakość wizualiów. Rozgrywka celuje w 30 fps dynamiczną rozdzielczość. No jest. Jest niższa rozdzielczość, bo to jest zauważalne. Jeszcze raz dla pewności. Weźmiemy, ustawimy. No jest wyższa rozdzielczość, więc ja preferuję nawet w tym momencie, jeszcze tego nie widziałem, ale ja bym włączał, słuchajcie, RT, bo w ogóle jest to niezauważalne. Może gdzieś na słoneczku, no zobaczymy, gdzie jest to słoneczko. Słoneczko jest mocno za chmurami, więc poczekamy, aż będzie ładniejsza pogoda, ale słuchajcie, no 60 fpsów przekłada się, jest zdecydowanie płynniej. Nasz Geralt bardzo fajnie śmiga, płynniutko jest, bardzo przyjemnie się rusza, nie jest tak sztywno jak przy 30 fpsach i jest to zauważalne, wiecie? Jeszcze raz wejdziemy. Czuć to. Jest lepszy feeling postaci, lepiej się nam prezentuje. No i ten ray tracing, to gdzie ten ray tracing jest? Słuchajcie, ja wiem, że konsole to nie PC, to jest dopiero. Ale jeszcze teraz, jak mamy no, z ray tracingiem to słoneczko, a wejdziemy, słuchajcie, jeszcze raz w grafikę, wyłączymy to. Ja zbytnio tego nie widzę, a widzę, że po prostu mam wyższą rozdzielczość i płynniejszą postać, więc zdecydowanie przy tym trybie zostawię. No, bo nie dość, że płynniej, to jeszcze wyższej rozdzielczości. Kolorki ma, jak najbardziej. Nabrało to kolorków, ale no ciężko mi jest cokolwiek więcej powiedzieć. Spodziewałem się wyższej rozdzielczości też. Bo pamiętam, ogrywaliśmy to na Xbox One X i to też wyglądało pięknie, ładnie. Ja widzę to, powiem wam szczerze, jeszcze raz można się przerzucić, grafika. No i rozdzielczość spada, jest to widoczne, jest po prostu bardziej rozmyta twarz naszej postaci. No nie, ja tutaj nie będę chciał na pewno grać w trybie ray tracingu. Bo to się mija z celem. No co, że wizualnie to nie wiem, słońce będzie mi lepiej się prezentowało? Jakoś tego nie czuję, słuchajcie. No i dobrze, kochani, zobaczmy kolejną scenę. No, rozdzielczość to jest pierwsza reakcja, gdzie zareagowałem. No tak, słuchajcie, nijak. O kurczę, mamy niedźwiedzia. No to. Można od razu sprawdzić, o, jak przyspieszone mamy rzucanie czarów. To jest bardzo przyjemne. W końcu tak jak... A spróbuję go dojechać, nie regenerując życia. Zobaczymy. Niedźwiedź. O, widzicie? Czary sobie elegancko możemy rzucać szybciutko. Zaraz misio nam chyba zdechnie. Ale jeszcze go tutaj...
trzeba uważać, bo mam nie regenerować życia. Słuchajcie, chyba się uda nam. Dobrze, udało się nam. Tak więc nie dziś pokonane, ale wracajmy do gry. Słuchajcie, przede wszystkim mamy teraz tryb włączony z HDR-em, czyli 30 fpsów z niższą rozdzielczością, co jest widoczne, ale jest lepsze, są cienie, słuchajcie, na kwiatach, na roślinności. Wydaje się to wszystko takie bogatsze po prostu w detalach, co jest mocno jasno i widocznie. Sam ogień też mistrzowsko się prezentuje. Jest o wiele ładniejszy, jest bardziej, ma więcej odcieni swego koloru, jak tutaj widzimy teraz na pochodni. Można teraz sobie przerzucić ten sam efekt w, kochani, na wydajność, czyli 60 fpsów, wyższa rozdzielczość, ale już tego ray tracingu to tracimy, ale zyskujemy rozdzielczość. I tutaj jestem w jednym trybie i w drugim jestem taki troszkę zniesmaczony, bo zazwyczaj twórcy dawali nam ray tracing jednak z tą wyższą rozdzielczością, mniejszą płynnością, a tutaj zobaczcie, że jednak tracimy na rozdzielczości przy ray tracingu. Co akurat w tym wypadku wolałbym Wiedźmina w 60 fpsach, tak jak to powtarzam, ale sprawdźmy to jeszcze na innej scenie. Tak to, no tutaj się to pięknie prezentuje, tak czy siak, ale troszkę tracimy w detalach w roślinności. Ale jak mam być szczery, koń też rewelacyjnie wygląda, powiem wam szczerze. Ładnie jest zrobiony. Ale rozdzielczość mogłaby być jeszcze ciupkę wyższa, dlatego że my jesteśmy, stoimy na polu. Wiem, że to jest gra z otwartym światem, powiedzmy, no bo można się ten, ale jednak to jest sandbox, no i dlatego rozumiem z tą niższą rozdzielczością, ale nie wiem, wydaje mi się, że jak gra jest z 2015 roku, to można byłoby wycisnąć coś więcej na tych, na tej generacji, ale no to też tutaj już mówimy tylko i wyłącznie o grafice, bo trzeba nadal pamiętać, że mówimy o grze dla mnie ósmej generacji, jak mam być szczery. No świetna jest ta gra, można się przy niej bawić dobrze. Fajne jest teraz te rzucanie, słuchajcie, szybko, o proszę bardzo, naciskamy spust i możemy od razu rzucić zaklęcie, prawda? Co nie trzeba się tutaj figować, o widzicie. Tak, to trzeba było, no wiem, że slow motion się włączał, ale mimo to troszkę imersję nam psuło. Teraz możemy to po prostu szybciutko, podmuch sobie walnąć i tak dalej, więc to jest fajne. Dobra, przejdźmy do jakiejś innej scenerii, porównamy to jeszcze z PlayStation 5, bo myślałem, żeby to zrobić na oddzielnych filmach, ale tu nie ma zbytnio co porównywać, tak jak mam być szczery. Ale dobra, zobaczmy. Tak czy siak jest fajna zabawa. Słuchajcie, no tekstury są rzeczywiście ładniejsze. Jest to dosyć widoczne na tych potworach, które po prostu nabrały kontrastu. No i akurat potwory fajnie się prezentują i to co zachwalali, to się tutaj nam potwierdza. Zobaczmy jeszcze to, jak to wygląda w trybie RT. Czy coś więcej jest nam rzucone? A jeszcze raz sprawdźmy. Co ja w tą rozgrywkę wchodzę? Nie widać zbytnio, słuchajcie, różnicy, oprócz to, że zmienia się rozdzielczość. No i tutaj jednak ta trawka minimalne, lepsze cienie dostaje. To jest troszkę tak zauważane, jak
w Dying Light 2, słuchajcie, z RT i bez, no to widać tą trawę, że jednak jest zielono, ale niestety rozdzielczość też tam nam spada, jak dobrze pamiętam. Tak w tym przypadku jest też w Wiedźminie. Więc tutaj ten tryb 60 fpsów, no cały czas będę potwierdzał. Dlaczego się też powtarzam, że ten tryb 60 fpsów jest tutaj najlepszy, bo przy 30 też potrafi zrywać klatki, co dużo graczy narzeka. No i ten RT zbytnio też na mnie robi, oprócz fajnych odbić, tak? No ale do jeszcze odbić przejdziemy, zobaczymy, słuchajcie, jak to się prezentuje przy odbiciach na wodzie. W ogóle jaki tu jest klimat, bez kitu, no tutaj człowiek zapomina o tym wszystkim i wtapia się w ten klimat wiedźmiński, no to można powtarzać do usranej śmierci, ale klimat nie ma, nie ma lepszej gry niż Wiedźmin pod względem klimatycznym. No słuchajcie, jest wieczór, wiatr słychać, wszystko się fajnie na wietrze rusza, no to jest mega, powiem wam szczerze, to z tego, że ten wieś on nam przenika. No rozumiem, mógłby tą ręką nawet się ten, jak to w produkcjach Sony na przykład jest. No ale naprawdę, jest to mu wybaczane. Nie wiem, może po prostu innym standardem go troszkę mierzę. Dobra, lecimy, obczajamy dalej. No dobra, tutaj się staniemy. Zobaczymy odbicia, czy będziemy mieli chociażby tą beczkę w trybie RT. Odbicie beczki zdecydowanie zniknęło. O, tutaj jeszcze jest dobry patent, żebyśmy mogli się przyjrzeć. No to patrzmy na beczkę w takim razie, bo dużo się chyba nam nie zmienia tutaj akurat w tej planszy. Dokładnie. No ale odbicie beczki doszło. Nie wiem, czy to jest widoczne. Mam nadzieję, że tak. Jeszcze można szybko. No dokładnie. Tak więc no. Coś za coś, jak widzimy, nie? No i proszę Państwa, jesteśmy w takim samym momencie na PlayStation 5 oraz na Xboxa Series X i zobaczymy, czy rozdzielczość będzie wyższa na danej z platform. Zobaczymy, czy coś będzie ciekawie się prezentowało. Dobra, żeby to jeszcze bardziej przybliżyć do siebie, no to zrobimy medytację do 6 rano, więc nasz Geralt prześpi się troszkę. W sumie było zaraz po 6, więc mogłem tego nie robić, ale dobra. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Tak więc jesteśmy tutaj dokładnie w tym momencie. Mamy tryb wyższej rozdzielczości, czyli tryb wydajności przy 60 fpsach, prawda? Teraz ten sam zobaczymy myk w przypadku PlayStation. Jesteśmy. No dobra. Jeszcze tak sobie patrzę. Słoneczko tutaj się tak nam prezentuje. Tutaj mamy ten sam tryb wydajności wrzucony. Jeszcze tutaj sobie możemy przybliżyć, zobaczyć tekstury na Geralcie i przerzuć. Rozpogadza się. No rozpogadza się jak najbardziej, szybko na HDMI 2 i tutaj wracamy. Naprawdę ciężko stwierdzić. Słuchajcie, tutaj to jest troszkę rzeźbienie w gównie, jak mam być szczery. Zginąłeś? Jeszcze ktoś? Jeszcze ty kiedy? O, jak
mu fajnie głowa odpadła. No lubię to, te akcje Wiedźminie cały czas są fajne i nawet spotkani przeciwnicy jest ochota z nimi walczyć. Już w niektórych grach po prostu nie mam ochoty. Na przykład w Far Cry'u dwójce pamiętam, jak uciążliwe było te kontrole uliczne. Za każdym razem oni się odradzali. No tutaj masz tych przeciwników tak, a oni się trafią, tak? Nie jest chamsko powiedziane, że oni tutaj zawsze, że za każdym razem będą. I przy okazji miło się z nimi walczy. Dobra, jedziemy dalej w poszukiwaniu miejscówki. No i dobra, kochani, odpaliłem teraz wersję stricte pod PlayStation 4, tak więc no tutaj śmiga nam jak pod ósmą generację konsoli i odpalimy tą samą sekwencję w trybie PlayStation 5, zobaczymy jak się prezentuje. No widać, rozdzielczość no, jest jaka jest, ósma generacja, ale no nadal się to ładnie prezentuje. Zobaczmy, przerzućmy się, słuchajcie, na PlayStation 5. No jest wyraźnie, jest wyższa rozdzielczość, to jest widoczne, ładniej słoneczko operuje, cieplejsze, ładniejsze, żywsze kolory z porównaniem PlayStation 4. A jaki mamy tryb, to już wam zaraz powiem. Wydajność. Mamy w trybie wydajność, tak więc wyższa rozdzielczość. Przy ray tracingu też bardzo ładnie się prezentuje, jeżeli mówimy z porównaniem do PlayStation 4. Jest ogólnie różnica, słuchajcie, nawet w trybie ray tracingu, co jest mocno widoczne przy tym zielsku, słuchajcie, no, czy to nie pilot. Na Xboxie mamy teraz fajną, piękną miejscówkę, złapaliśmy, słuchajcie, ładny kontrast, tutaj się nam buduje. Jesteśmy po deszczu, w trakcie deszczu, ale z ładnym przebijającym się słoneczkiem, więc można teraz sobie obczaić jeszcze raz tutaj te tryby. Teraz mieliśmy wydajność, teraz mamy ray tracing. I nadal preferuję, słuchajcie, 60 fpsów. Sam to sprawdzam w kółko, bo aż nie wierzę, zazwyczaj byłem bardziej przychylny trybowi ray tracingu, jeżeli mówimy o efekty wizualne, niż... No jednak rozdzielczość dla mnie to chyba robi tutaj po prostu większą robotę, bardziej cieszy oko niż te małe szczegóły, gdzie trzeba łapać i szukać tych odbić w SSR, tak więc jak mam być szczery. Proszę Państwa, zaczniemy nową grę z nowym podejściem, przyłączając się bezpośrednio między PlayStation 5 a Xbox Series X. Zobaczymy te pierwsze filmowe ujęcia. Filmik epicki, ale można go pominąć, więc zaczynamy. W pierwszej lokacji jesteśmy. Moim zdaniem ta scena była ocenzurowana. Jednak ładna ta nasza przemysł. No i tutaj zawsze w tej samej lokacji, kiedy byśmy nie zaczynali, będzie ta sama pogoda, więc tutaj można powiedzieć, jak się prezentuje Draw Distance. No nie oszukujmy się, pewnie ta scena też jest wypieszczona, ale można zwrócić uwagę, no i będzie widoczne, czy jest po prostu ostrzej, czy nie. Teraz mamy tryb wyższej rozdzielczości. Teraz mamy z ray tracingiem. No i rozdzielczość nam spada. O, tutaj jakieś artefakty. Co jeszcze zauważyłem, to wolniej, słabsze jest, nie wiem, tekstury częściej się nam doczytują i jest to dosyć widoczne, że dopiero tak załapują, nie?
czego wcześniej tego nie zauważyłem. Tutaj na przykład też jest bug, ta skała po prostu skacze, tak? No jest to widoczne. Tutaj też jest to mocno widoczne. No nie wiem, czy to widać na kamerze, ale takie właśnie niuanse. Dobra. Włosy mamy takie. Troszkę małe artefakty na nich występują. Takie mrówkowanie. A teraz zobaczymy. A teraz jest zdecydowanie mniejsze. Bo jest, łapie wyższą rozdzielczość, słuchajcie. Tak samo nie ma żadnych już problemów tutaj ze skałami. Obraz jest... Nic nie ma żadnych tam problemów, tak? Wszystko elegancko nam śmiga. I te choineczki są ostrzejsze. No i nie ma żadnych baboli, jak to było widoczne. Jakiś... Okej, okay. Ale to akurat efekt kamery. No tak, tak by się ta scena nam budowała. Zobaczmy ją teraz w przypadku wersji Xboxowej, bo tu sprawdzaliśmy na PlayStation 5. No i mamy odpaloną tą samą sekwencję, tylko że już na... Ojej, straciłem głos, przepraszam. Tą samą sekwencję, tylko na Xbox Series X. Zero to jest tak samo super jak na PlayStation 5. Resztę to samo jest, kochani. No tutaj mam nadzieję, że jak już wejdziemy na ten balkon, będzie identycznie, bo nie widać tutaj tak naprawdę różnicy pomiędzy platformą PlayStation 5 a Xbox Series X. Jedynie w odbiciach, słuchajcie, SSR, odbicia na wodzie, jest po prostu wyraźniej akurat w tym aspekcie na PlayStation 5. Reszta bez zmian. Rozdzielczość, słuchajcie, jest tutaj wyższa, czyli mamy tryb 60 fps-ów. Tutaj żadnych też problemów nie mamy, słuchajcie. O, tutaj jedyne artefakty, że się nam pojawiają chmury dodatkowe. Ojej, to akurat słabe. Tego akurat w PlayStation 5 nie zauważyłem, ale to... No, akurat tak na tej scenie tak to wypada. Zobaczmy, słuchajcie, jak się to prezentuje. Tutaj jeszcze jest artefakt migający na ciuchu. Teraz przerzucimy się na ray tracing. Doczytywanie jest większe. Tutaj też jakieś artefakty się nam pojawiają, słuchajcie. Ojej! Migotanie strasznie gór. Jeszcze bardziej jest to widoczne niestety w tym przypadku na Xboxie. Ale tak, no tutaj te też migotają całe te góry niestety są... Migotają nam. No dobra, przejdźmy do kolejnej lokacji. Obecnie gramy na Xboxa, musiałem spojrzeć na pada, bo tak często zmieniam, słuchajcie, platformę. No i dobra, mamy tutaj tryb wydajnościowy, pięknie, ładnie, tutaj jest scena nam budowana, zachód słońca, no super, pomarańczowo normalnie widzimy. No i przerzućmy się na tryb. Czy ray tracing buduje tutaj nam bardziej scenę? Tryb ray tracingu, no to... To jest naprawdę, tak jak powtarzam, rzeźbienie w gównie i szukanie igły w stogu siana, jak mam być szczery.
Nie, dla mnie jest to niezauważalne. Cały czas będę uważał, że tryb wydajnościowy z wyższą rozdzielczością będzie po prostu lepiej się prezentował. Gdzie jest ten mój kuń? Ładnie, no. Tutaj jeszcze można tak pyknąć. Lekko bardziej jeszcze są nasycone te kolory, nie? Minimalnie. A to jest naprawdę minimalne. No mamy tą samą sekwencję, słuchajcie, tak samo to pięknie się prezentuje, tak samo ładnie jest. Czy to na Xboxie, czy to na PlayStation 5, naprawdę moim zdaniem nie ma co tutaj szukać i rzeźbić w tym, bo no to są bardzo do siebie zbliżone, słuchajcie, akurat porty, więc żadnego wodotrysku tutaj nie widzę, gdzie lepiej by się to nam prezentowało, a już tryby ray tracingu. No to ile razy można się powtarzać i mówić to samo przy każdej planszy. Słuchajcie, podsumowując, jest to silnik, jest to gra z 2015 roku, w którą cały czas byśmy chcieli grać i wracać do tego, ale tutaj nie ma się co zbytnio też koncentrować na tej grafice, bo jest jaka jest tak naprawdę, jest to Wiedźmin, każdy go dobrze zna, jest dużo wyrzeczeń. Czy spodziewałem się czegoś lepszego? Ciupkę się spodziewałem, ale w minimalnym stopniu. Też trzeba pamiętać, że dostajemy ten upgrade w formie darmowej aktualizacji. Myślałem po prostu, że tryb ray tracingu będzie się nam lepiej prezentował, bo on jest dla mnie po prostu zbędny, jak mam być szczery, bo małe różnice, a odbicia w SSR powinny być już w trybie tym 60 fpsów tak naprawdę w tej wyższej rozdzielczości i to byłoby miodzie już bez tych efektów ray tracingu, ale z samymi odbiciami SSR w trybie wydajności byłoby mega. Słuchajcie, no pecetowcy, mogłem sobie to odpalić na RTX-ie, na pececie dobrym, ale w sumie tego nie sprawdziłem, ale mogę zobaczyć z ciekawości, bo tam najlepiej wypada nam ta aktualizacja. No, ale omawiamy tylko aspekt graficzny. Pamiętajmy, że dostajemy tutaj nową zawartość, chociażby zbroje, chociażby itemy, które były nawiązane w serialu, jak i też misje. No i do tej misji pewnie może uda się z Maćkiem przysiąść, porozmawiać bardziej na spokojnie przy Wiedźminie i wymienić parę ciekawych zdań, bo o tej grze można gadać i gadać, ale to nie o tym wchodzi, że każdą scenę będę porównywał i jechał do przodu. Dla mnie wygląda to identycznie na obydwu platformach. Jest ładniej niż na PlayStation 4, niż na 8 generacji, co jest chyba ważniejsze. Klimat jest ten sam, który jest zajebisty, więc no tylko czekać na Wiedźmina 4, później na remake. Kamera jest też z przybliżenia, możemy sobie wyłączyć mapę, też takie fajne bariery, później sobie to przywracamy. No i rzucanie, słuchajcie, to też już no, akurat od początku mamy, nie? Nie trzeba ten, tylko wystarczy ten przycisk i tutaj możemy sobie wybrać. Akurat teraz no, tego nie mam. No dobra, tak więc no fajnie się to wszystko prezentuje, dobrze jest. I tyle, jak mam być szczery, większych różnic nie widzę, bardzo fajnie otrzymaliśmy. No już pomijając te wielkie, te trochę problemy z instalacją też tej gry na PlayStation 5, ale to akurat nie, to nie leży po stronie CD Projekt, bo instalacja na Xboxie, no o tak, tak poszła, a niektórzy to w ogóle samo Xbox musi im się zainstalował tą aktualizację. Tak, przenoszenie save'ów, no czy jak się wie, to się umie. Jest trochę skomplikowane, ale wynagradza nam to, że te save'y możemy przerzucić i z PlayStation 4 bezpośrednio do Xbox Series X nawet, więc to też jest fajne i o tym trzeba pamiętać. W tym wypadku dla mnie ray tracing tutaj jest niepotrzebny, mogliby dać inny tryb w zamian. A ja tak jak mówiłem, tryb wydajnościowy powinien mieć te odbicia SSR i to byłoby dla mnie tak już w ogóle
fajnie dopieszczone, nic, no fajnie, cieszymy się, mamy next-genowego Wiedźmina, czekaliśmy długo na niego, szkoda, że tak długo czekaliśmy, no bo troszkę 2 lata minęły, odkąd mamy już w domach no, obecną generację, nową next-gena, czy jak tam zwał, jak tam tak ją zwał, więc mogliśmy to dostać chociaż w pierwszym roku. No nic, ale wiadomo, czy było łatać CD Projekt, Cyberpunk i te sprawy, Wiedźmin, no nic, no. Jest też problem z dodatkami, niektórym się nie instalują dodatki, jeżeli nie mają je oddzielnie zakupione cyfrowo, co jest słabe. Teoretycznie też zakupiłem 1 dodatek cyfrowo, a nie, przepraszam, zakupiłem 2 dodatki cyfrowo, bo otrzymałem też razem z kartami. Później dostałem wersję GOTY. Mogę w oddzielnym filmie też sprawdzić, jak się to instaluje, bo dodatki są, a musiałbym po prostu dorwać podstawkę Wiedźmina od kogoś, bo mam ją akurat w wersji GOTY, ale dodatki też ściągałem bezpośrednio. No nic, takie ciekawostki, port xboxowy czy playakowy, jest to samo, kochani, nie widać żadnej różnicy, naprawdę, więc nie ma co sobie dupy zawracać, na której platformie lepiej wygląda. Po prostu włączamy Wiedźmina i jedziemy. Warto wspomnieć, że w poprzedniej generacji, w 8 generacji, ten Wiedźmin był ładniejszy na Xbox One X w przypadku PlayStation. Teraz tej różnicy nie widać, bo już mówimy o konsolach 9 generacji, no i łatce upgrade graficzny pełnoprawny już do PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Tak więc różnicy nie widać, jest to ten sam dobry Wiedźmin sprzed 7 lat, słuchajcie, na którym się zagrywaliśmy niejedno lato, jak to w moim wypadku. Warto wracać do tej produkcji, w szczególności każdy pewnie wieśka ma, dostajemy upgrade graficzny i sobie śmigamy. Ktoś nie chce, to niech nie gra, jest dużo gier, więc jest w co grać, tak? Ale dla osób, które chcą wrócić do Wiedźmina, jak najbardziej upgrade graficzny jest godny polecenia, no bo zawsze jest coś ciekawszego, mamy też większą zawartość samej gry. Tak więc tyle, no nie? Tyle. Ale cały czas kontrowersyjny temat i pewnie nie raz jeszcze będzie się wałkował. Ja na razie od Wiedźmina jak najbardziej kiedyś do niego wrócę. Teraz trzeba go zostawić, wrócić do innych gier, które trzeba na bieżąco przechodzić. Ale jak coś, to godne polecenia, upgrade graficzny dla mnie. Spodziewałem się ciupkę wyższej rozdzielczości w przypadku Next Gena i to jedyny taki zawód. Ale poza tym jest pozytywnie, jest fajnie. Trzeba grać i tyle. No i ten soundtrack. Co? Tutaj soundtrack robi taką kolosalną robotę, muzyka w tej grze, że po prostu plus 10 do klimatu. No i chyba każdy się ze mną zgodzi. Pozdrawiam, trzymajcie się, piszcie w komentarzach, czy udało wam się odpalić next-genowego wieśka. No i jakie są wasze przemyślenia z tą grą? Czy jest lepiej, czy jest fajniej, czy w ogóle, co sądzicie o tym tytule. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć!